Państwo, zakończyliśmy pierwszą turę konsultacji społecznych dotyczących instalacji w Grudziądzu, a konkretnie przy szpitalu, systemu nowatorskiego systemu unieszkodliwiania odpadów medycznych. Jest to projekt bardzo innowacyjny, projekt proekologiczny, projekt, który ma przysporzyć szpitalowi wiele cennych zalet, ale przede wszystkim też ma poprawić sytuację ekonomiczną związaną z dzisiejszymi cenami utylizacji odpadów na rynku kujawsko-pomorskim i na całym rynku krajowym. Wiele aspektów towarzyszących temu zamierzeniu jest aspektami przede wszystkim pozytywnymi i tak staramy się ten przekaz budować, aby wszyscy, którzy mają jakiekolwiek wątpliwości co do celowości instalacji tego systemu, co do jego jakości, co do jego merytorycznej strony, ale przede wszystkim strony ekologicznej, staramy się rozwiewać, staramy się tutaj przekazać to, co wiemy, a jednocześnie przekonać wszystkich, że to, co chcemy zaproponować, jest systemem o wiele bardziej bezpiecznym niż nawet to, z czym borykamy się dzisiaj, czyli z koniecznością składowania odpadów niebezpiecznych do momentu ich odebrania i utylizacji w przewidzianym do tego zakładzie utylizacji odpadów, który znajduje się na dzień dzisiejszy na terenie województwa kujawsko-pomorskiego w Bydgoszczy przy Centrum Onkologii. Wszelkie pytania tutaj, które padały na naszym spotkaniu, wszelkie wątpliwości staraliśmy się rozwiać. Myślę, że zdołaliśmy przekonać osoby uczestniczące w spotkaniu, w osobach państwa radnych, o tym, że ta inwestycja będzie przede wszystkim też promowała miasto, promowała szpital, ale szpital ma tutaj inny cel. Szpital ma przede wszystkim cel ekonomiczny i cel merytoryczny, jakim jest pozbycie się odpadów niebezpiecznych oraz obniżenie kosztów ich utylizacji w firmie zewnętrznej. Natomiast promocja tego systemu jest dużym naszym zdaniem wydarzeniem dla całego miasta, bowiem tak innowacyjny system, tak proekologiczny system w systemie opieki zdrowotnej w całym kraju jeszcze nie funkcjonuje. Funkcjonuje w innych obszarach, w innych sektorach gospodarki, częściowo. Natomiast cały system, który zamierzamy tutaj zbudować, będzie na pewno systemem na tyle innowacyjnym, że o nim będzie głośno. Jesteśmy co do tego przekonani. Jesteśmy tak samo przekonani co do jego skuteczności, jak i do jego ekologiczności, bowiem nam na tym również zależy. Nie chcemy być uznawani za trucicieli miasta, za trucicieli środowiska. Wręcz przeciwnie, chcemy być uznawani za tych, którzy wspomagają walkę o ekologię w tym kraju poprzez wdrażanie tego rodzaju systemów. Bardzo dziękuję. Proszę o zabranie głosu pana dyrektora Jaskulskiego. Szanowni Państwo, tak, system, który mamy w zamiarze nabyć i zainstalować, nie wiem jeszcze od kogo, ale jest taka możliwość, żeby się o tym przekonać, będzie opierał się na technologii mikrofal. Nie będzie to proces spalania, gdzie wykorzystuje się paliwo do celów utylizacji, i de facto wykonuje się proces spalania, który generuje określone dymy, toksyny i tak dalej, tylko będzie to system zgodny z przepisami, system oparty na pirolizie, ale w oparciu o moc mikrofal, gdzie nie ma dodatkowego paliwa spalanego, a więc nie ma dymów. Mikrofale, czyli promieniowanie o częstotliwości 2,65 GHz i w tym przypadku mocy na poziomie od 3 do 150 kW wystarczy, aby w toku ciągłym, całodobowo spalać, tak jak my planujemy, do maksymalnie do 5 ton na dobę. Nasze potrzeby na dzisiaj opiewają na 2-2,5 tony, ale musimy pewną nadmiarowość zachować, aby mieć bezpieczną rezerwę, a też możliwość ewentualnego korzystania z naszej utylizacji przez inne podmioty. System będzie oparty o kontenery, które będą działały w systemie ciągłym, będą zasilane prądem elektrycznym. Koszt tego prądu stanowić będzie zaledwie 10% tego, co w tej chwili użytkujemy w przeciągu miesiąca. Więc jeśli nasze koszty utylizacji odpadów są na poziomie 4 milionów w skali roku, to w skali całego roku koszt energii elektrycznej nie przekroczy 300-400 tysięcy złotych, a jeszcze minus uzysk, jaki osiągniemy w ostatnim kontenerze, gdzie będziemy uzyskiwali ciepło z przeznaczeniem na produkcję ciepłej wody użytkowej.
A więc tak de facto zaoszczędzimy praktycznie 90% kosztów, które ponosimy w tej chwili, zaoszczędzimy. To jest bardzo ważny aspekt, już pomijając fakt, że odpady będą utylizowane w systemie ciągłym, a więc praktycznie nie będą gromadzone, a też nie będą transportowane, co całkowicie jest zgodne z przepisami, gdzie dąży się do tego, aby utylizacja odpadów odbywała się w miejscu ich powstawania. I to będzie miało miejsce w naszym szpitalu. Dlatego nie chcemy transportować tych odpadów, nie chcemy lokalizować tego systemu poza szpitalem, tylko przy naszej kotłowni, w miejscu, gdzie powstają, i dzięki temu spełnił wszelkie wymogi ekologiczne. Ile będzie tych kontenerów, panie dyrektorze? 5 do 6. Będzie pierwszy kontener będzie zajmował się rozdrabnianiem odpadów. To będzie taki młyn, prawda, do rozdrabniania. Drugi kontener to będzie utylizacja odpadów będących ciałem stałym, tymi prawda, rozdrobnionymi elementami. I to będzie główny kontener podstawowy, gdzie moc energii tych mikrofalów będzie największa. Kolejny kontener będzie zajmować się utylizacją gazów powstałych w tym kontenerze poprzednim, a kolejne kontenery to będzie kontener do odzyskiwania ciepła i kontener sterowniczy. Dlaczego będzie wykorzystywana w takim razie ta kotłownia przy szpitalu? Kotłownia przy szpitalu służy do produkcji ciepła dla szpitala. I tam też będzie doprowadzone ciepło uzyskane z tego systemu utylizacji do podgrzewania ciepłej wody użytkowej. Lokalizacja przy kotłowni ma zasadnicze znaczenie, bo raz, że będzie bliskość do wykorzystania ciepła odpadowego, a po wtóre tam też znajduje się magazyn, chłodnia, gdzie odpady są gromadzone, bo przepisy wymagają, aby taki magazyn chłodnia był i my oczywiście go mamy przygotowany. Zakończyły się konsultacje społeczne i tutaj głos mieszkańców, jaki jest ważny przy podejmowaniu decyzji przez prezydenta. Jaki ten głos tych mieszkańców jest, czy spłynął do państwa? Do 8 listopada odbywały się konsultacje społeczne. Rozmawiałam z panią dyrektor Wydziału Środowiska. Jest analizowana ta teraz procedura odczytywania tych wszystkich informacji, które przyszły od mieszkańców Grudziądza. Jutro państwo otrzymają informacje, jakie były tutaj zastrzeżenia. Z tego co wiem, jedno stowarzyszenie jakby się wypowiedziało i 98 mieszkańców. Te informacje, dlatego że dopiero są jakby zbierane dzisiaj, dostaniemy informacje, jakie były zapytania, jakie zastrzeżenia. I te uwagi mieszkańców prezydent będzie brał. Oczywiście prezydent będzie brał pod uwagę i oczywiście przekażemy tutaj dyrektorom szpitala, bo taki jest cel tych konsultacji, aby też dyrektorzy się wypowiedzieli, jeżeli chodzi o zapytania zadane przez mieszkańców Grudziądza. A jakie będą koszty tej całej instalacji? Bo pan dyrektor mówił o prądzie, 10% zużycia prądu. Mówimy o kosztach bieżących. A jakie są koszty urządzenia i koszty roczne eksploatacji tego całego systemu? Koszty roczne eksploatacji, gdyby podsumować to, co było mówione już, to około 30 tysięcy w skali miesiąca. No teraz 12 prosto policzyć, 360. A roczny koszt serwisowego utrzymania systemu około 30-40 tysięcy. Więc zamkniemy się maksymalnie w 400 tysiącach, nie licząc oczywiście oszczędności związanych z odzyskiem ciepła, ale na te bieżące koszty tak to wyglądało. W tej chwili wydajemy około 4 milionów. Tak jest różnica. Natomiast zakup systemu spodziewamy się, że będzie to kilkanaście milionów. I tutaj ukłon w stronę Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska, z którego pozyskamy pieniążki na te instalacje, bądź w formule dotacji, myślę, że to będzie 50% i 50% w formie pożyczki, ale umarzalnej, nawet okazuje się, że może być to umorzenie do 100%. Więc byłaby to instalacja zakupiona ze środków zewnętrznych, co jest dodatkowym handicapem dla szpitala, bo nie wydajemy własnych pieniędzy. A sam fakt, że będzie to finansowane z Funduszu Ochrony Środowiska, no będzie niejako potwierdzeniem ekologiczności tego systemu, bo przecież Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska nie będzie dotował instalacji, które byłyby dla środowiska szkodliwe, bo byłby to nonsens. I potem będzie ogłoszony przetarg, tak? Na oczywiście, firmę, która po uzyskaniu wszelkich zgód ogłosimy przetarg na dostawcę tego systemu. Może to być podmiot polski, może być podmiot zagraniczny. Decydować będzie jakość i cena. A czy ta technologia w jakimś szpitalu w Polsce jest wykorzystana? Nie jest.
A jak to się ma do ustawy o utylizacji odpadów medycznych? Ma się tak, że spełnia wymogi, bo w ustawie jest powiedziane, aby była to metoda termicznego unieszkodliwiania. Tutaj jest termiczne uszkodliwianie, bo następuje proces pyrolizy, tyle że źródłem energii nie jest spalanie paliwa, jak w tradycyjnych systemach, tylko energia mikrofal. A jaka temperatura będzie w procesie spalania? W tych krytycznych momentach dochodziła nawet będzie do 1200 stopni Celsjusza. I co się będzie działo jakby z tym elementem już po tej utylizacji, po spaleniu tego, powiedzmy, odpadu medycznego? Zostaje popiół w wymiarze do 5% masy wprowadzanej na wejściu i gazy, które neutralne są, wydostają się do atmosfery, neutralne gazy pozbawione wszelkich toksyn i wszelkich elementów organicznych. A popiół, który 5% ilość popiołu do przeznaczona może być na przykład do robót drogowych jako podsypka. Jeszcze mam pytanie odnośnie procedury, bo w tej chwili skończyły się konsultacje społeczne. Będzie wydana decyzja środowiskowa, tak? I jak przewidujecie Państwo terminy? Kiedy to się może wydarzyć? Jak tylko otrzymamy decyzję środowiskową, to jesteśmy przygotowani, żeby uściślić specyfikacje, między innymi również w oparciu o rozmowy z fachowcami, rozmowy z decydentami ze strony Rady. Uściślamy specyfikacje i ogłaszamy postępowanie. Postępowanie jest wiadomo trwa, bo to jest duże postępowanie. Przy takiej kwocie to około 60 dni trzeba liczyć okres trwania przetargu i wyłonienie wykonawcy. Chcielibyśmy, tak jest nasze marzenie, żeby może w pierwszej połowie 2022 roku zrealizować to przedsięwzięcie. Jedna tylko uwaga do tej kolejności, że przed ogłoszeniem przetargu oczywiście jest złożenie wniosku do ochrony środowiska o udzielenie wsparcia finansowego, czyli dotacji i ewentualnie pożyczki. Dopiero po tej decyzji będziemy uruchamiać proces zakupu, dlatego że z własnych środków tej instalacji nie zakupimy, bo nas nie stać. Tak, ewentualne zastrzeżenie w postępowaniu, że możliwe będzie realizacja dopiero po uzyskaniu środków finansowych. Takie rozwiązanie też się spotyka. A jeszcze mam pytanie odnośnie finansowania. Pan dyrektor mówił, że będziecie występować o dodatkowe środki na instalację, znaczy na finansowanie tego systemu. Wiemy, że szpital podpisał umowę na pozyskanie środków. Jak ta umowa ma się do tego, co Pan przed chwilą powiedział? Umowę uzyskaliśmy od pożyczki na spłatę zobowiązań wymagalnych. Nie chodzi o tą umowę. Chodzi mi o wynajęcie firmy zewnętrznej, która miałaby takie finansowanie załatwić. Na dzień dzisiejszy, z tego co wiem, ta umowa została rozwiązana. Dziękuję.